Zmiany w polskich górach. Wkrótce testy z turystami, nowość na trasie do Morskiego Oka. Testy hybrydowych wozów konnych. Nowy wóz hybrydowy wkrótce może odciążyć konie wożące turystów nad Morskie Oko. Testy wozu konnego wspomaganego napędem elektrycznym zaplanowano na drugą połowę czerwca. Za prototyp wozu Tatrzański Park Narodowy zapłacił około 120 tysięcy złotych. To już drugi, ulepszony prototyp hybrydowego wozu konnego. Pierwszy został skonstruowany na zlecenie TPN w 2016 rok, jednak po serii testów jego baterie uległy spaleniu. Obecny, udoskonalony prototyp był już wstępnie testowany w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Pierwsze próby wypadły pomyślnie. WUS chwalili również wozacy trudniący się przewozem konnym do Morskiego Oka, którzy mają docelowo użytkować hybrydy. Testy z pasażerami. Podczas najbliższych testów chcemy zwiększyć częstotliwość kursów. Chcemy też, aby na wozach zasiedli turyści. Obecnie czekamy na tak zwane ładowarkę adaptacyjną, która ma jeszcze bardziej usprawnić działanie wozu, powiedział Zbigniew Kowalski z TPN. W obecnym wozie zastosowano zupełnie nowe rozwiązania. Część podzespołów została sprowadzona z Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Jak wyjaśnił Kowalski, zmienił się system przekazywania energii, który w tym wozie jest bardziej płynny. W poprzednim prototypie w pewnych momentach konie były pchane przez wóz, a w innych przetrzymywane. Powożący będą musieli nauczyć się obsługi mechanizmu, aby umiejętnie nim sterować. Podczas zjazdu akumulatory będą się ładowały i wówczas można odzyskać nawet i 90% energii zużytej do podjazdu. Podczas testu naszym zadaniem będzie ustawienie odpowiednich parametrów mechanizmu ładującego, wyjaśnił Kowalski. Nowość w Polsce: nowy wóz może zabrać nawet do 16 pasażerów, natomiast podczas testów wywożonych będzie 12 osób, zgodnie z obowiązującym regulaminem dla zwyczajnych wozów wożących pasażerów na tym dystansie. Za prototyp wozu Tatrzański Park Narodowy zapłacił około 120 tysięcy złotych. Wóz konny wspomagany elektrycznie to zupełna nowość w Polsce. Prototyp wykonała firma Active Electronics Obornik Wielkopolskich koło Poznania. Pojazd nawiązuje swoim wyglądem do obecnie kursujących wozów na trasie Palenica-Białczańska, Polana-Włosienica.